Aloha, jestem Kamil, witam na moim kanale i dziś oczekuję dostawy polskiego, czarnego złota. Cieszę się z tego bardzo. Wczoraj z tatą przygotowaliśmy miejsce, ale dzisiaj muszę je trochę zmodyfikować. Już wam pokazuję, o co chodzi. Przed garażem położyliśmy takie dechy, po których łatwiej będzie suwać łopatą, jak się będzie chciało nabrać ten węgiel. A dzisiaj muszę go przerzucić. I zabieram te dechy stamtąd, pod nie rzucam plandekę i na to rzucam z powrotem te dechy. Wszystko dlatego, żeby nie stracić węgla, który jak wywrotka go wywróci, to się rozsypie wszędzie. To żeby nie stracić tego węgla i nie musieć po nim, za nim biegać i go szukać, a później go kosić kosiarką, bo gdzieś tam oczywiście zostanie. Tylko żeby było łatwo go zebrać. Do tego przygotowaliśmy miejsce w garażu, gdzie będę trzymać ten węgiel. Na razie jest tam wyłożona folia budowlana, tam będę rzucać węgiel i tam będzie przez zimę. Ten wjazd do tego garażu i tak jest zbyt mały, żeby wjechać tam samochodem, więc nie będę z niego korzystać, a szkoda marnować przestrzeń. No i w ten sposób ją wykorzystam. Nie jest to idealne rozwiązanie, ponieważ muszę później z garażu do domu nosić ten węgiel. Natomiast nic lepszego nie jestem w stanie wymyślić i nie będę wrzucać nieworkowanego węgla do piwnicy, ponieważ w piwnicy też trzeba zrobić mnóstwo rzeczy i ten węgiel całą zimę by przeszkadzał. A jak będzie brzydko na dworze, to mogę przynajmniej coś robić w domu, pod domem. Także zabieram was i idę po plandekę do samochodu i później to wszystko ogarnę. Dobrze, ja jestem przebrany, ponieważ przyjechał już węgiel, pora go przerzucić. Co się no pora, trzeba go przerzucić. To będzie ciężkie.
tak to wyglądało cały dzień z węglem. Nie ma co więcej wam pokazywać, tak naprawdę mały postęp widać było na tych przyspieszonych filmach, bo jednak trochę tego węgla znikało w trakcie łopatowania. I tyle. Bardzo dużo mi pomógł tata, który przywiózł mi taką łopatę zrobioną z drutów i dzięki temu można ją wbijać łatwiej w węgiel, ale pierwszy albo drugi raz, kiedy ją złapałem, to podnosząc węgiel po prostu się złamała. Ale później ją naprawił i on właśnie pracował nią, a ja taką zwykłą łopatą. Trochę się też przy okazji przerzucania tego węgla ubrudziłem. Później poszliśmy naprawiać samochód taty i tak do aż było ciemno. I tyle. Nic więcej się nie działo tego dnia, także nic więcej nie jestem w stanie wam pomagać. Jestem mega zadowolony, bo jest to chociaż trochę mały procent zapotrzebowania mojego na ciepło, na zimę. Oczywiście dokupię więcej w tym miesiącu, natomiast dopiero po wypłacie. Wiemy jak to jest. Niestety też w związku z tym, że trzeba teraz dużo pieniędzy wydać na węgiel, to prace w domu trochę zwolnią. Będę się starał robić co tylko mogę, natomiast no nie jestem w stanie przeskoczyć finansów, prawda? I tyle, tak naprawdę. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek mimo wszystko wam się podobał. I widzimy się w następnym. Hej!